Szymon, to chyba fantastyczne uczucie wygrać wreszcie mecz po 9 spotkaniach z rzędu bez wygranej. No tak, bardzo, bardzo się cieszymy, bardzo dzisiaj chcieliśmy wygrać, aczkolwiek znów zaczęliśmy grać po stracie bramki. Dziwne to jest w naszym wykonaniu, ale cieszy, że pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy drużynę, graliśmy do końca. Stworzyliśmy dużo sytuacji. Cieszymy się, że w końcu daliśmy trochę radości naszym kibicom i jeżdżą za nami, wierzą w nas ciągle. My też wierzymy, będziemy walczyć do końca. Dzisiaj dajemy sobie nadzieję tymi 3 punktami i od poniedziałku myślimy już o następnym spotkaniu. Był niesamowity charakter, o którym mówisz, ale była też niesamowita dramaturgia tego meczu. Tak, tak. No, sami sobie tą dramaturgię sprawiliśmy tak naprawdę, bo 2 razy przegrywaliśmy, 2 razy odrabialiśmy, mamy karny na 3-2, nie strzelamy, udaje się strzelić w końcówce bramkę i to cieszy, tak, że na pewno dużo pewności siebie da nam to zwycięstwo i tak jak powiedziałem, no dzisiaj się cieszymy, a od jutra już musimy myśleć o następnym meczu, bo tak jak powiedziałem, te punkty dają nam nadzieję, ale jeżeli następnego meczu też nie zagramy tak samo, nie zdobędziemy jakichś punktów, to dalej będziemy w ciężkiej sytuacji. Przed wami, przed tobą mecz w Zabrzu. Ty masz naprawdę dobre wspomnienia z meczów, z występów w Zabrzu. Tak, no, ale no, tak jak mówię, dzisiaj my się cieszymy z tego meczu. Dzisiaj ten mecz był najważniejszy. Od poniedziałku myślimy o Zabrzu i obojętnie, czy to ja, czy będę strzelał, czy ktoś inny. Najważniejsze, żebyśmy punktowali z meczu na mecz i to się dla nas liczy. Mamy całkowicie nową drużynę, zgrywamy się. Z meczu na mecz wygląda to lepiej i mam nadzieję, że do końca będziemy walczyć o utrzymanie. My w to wierzymy i kibice, prezesi, wszyscy, którzy są związani z Zagłębiem, wierzą w to. My postaramy się zrobić wszystko, żeby tak było. Po tym meczu możesz już powiedzieć, gramy wabank. To było wiadomo od początku, że gramy wabank. Prezesi postawili wszystko na wabank. Trenerzy stworzyli taki zespół, piłkarze, którzy tu przyszli, wiedzieli, po co tu przychodzą, na co się piszą i o co gram. Gratuluję, dziękuję. Dziękuję.